Mierzymy czas rozkładania łódki. Szuwar. Czas start. Ktoś przyjechał łódką z przyczepą. Akurat też zaczął ją rozpakowywać. No to zobaczymy, ile to mu zajmie czasu, a ile mi. Jestem ciekaw, ile mu to zajmie. No mi tak zajmuje gdzieś 5-6 minut. I jestem łódką na wodzie. Już cofa. Dobrze, niech cofa. Sobie cofa. Koła pełnią dwojaką funkcję. Pomagają mi wyciągnąć łódkę z dachu. No, ale głównie są po to, żeby łódeczkę sobie fajnie dotachać nad wodę. Kotwicę, jedną, drugą. Co tu jeszcze mamy? Wiadro. Wiadro musi być. Akumulator to tym bardziej musi być. Z taką podstawką tutaj, o, że nie lata. Tu mamy parasol, jakby się chciało, gdzie deszcz padał. No. Wiosło awaryjnie, jakby silnik nam padł. To też mamy. Wiosło. Ogólnie to jest zimno. Co zrobić, wrzesień. Wrzesień to wrzesień. Ciepło nie będzie. No i bakista środkowa. I łódka gotowa. Czas 3:48, 3:50. Także tyle mi to zajmuje. Teraz tylko łódeczkę bierzemy nad wodę. Bardzo prosto, można jedną ręką. No i dobra. Teraz ja tylko zmienię buty. Tak to wygląda. Całe 5 minut.